Cześć, witaj się, ludziska, jestem Pawle TV i omówimy, znaczy zagramy, omówimy sobie czołgiem. Takie wyszło z głosowania, zagramy z Tejrem WT i normalnie możemy zacząć grać. No i zaczniemy sobie od takich podstawowych rzeczy. Dziękuję Wargaming, że naprawdę mogę zagrać, mogę pokazać widzom, jak ten czołg działa, jak się nim gra. Naprawdę Wargaming, dziękuję za te piękne losowanie. O, 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 o! Niesamowite. Beznadziejna mapa! Ale dobra, rozwalimy ich. Co oni tam mają? Helikata, Sustoiryk, Grmaxa. Sustoiryk będzie bardzo zły na mnie. Może mnie ściągnąć dwa razy. W sumie Grmaxa też może ściągnąć. Za to ja mogę Sustoiryk też ściągnąć na magazynek. No dobra, troszkę więcej niż na magazynek. No zaczynając, no to czołg ma 1060 PW, jak można zauważyć. Co ciekawe, ma 7 stopni upuszczenia działa. Ja tego tutaj nie widzę zbytnio, ale ma. Ma 7 stopni upuszczenia działa. To jest naprawdę wyczyn jak na taki czołg. 17 w górę oczywiście. Jest nawet mobilny. Jest nawet mobilny. Dobra, zrobię coś więcej niż tylko będę stał. Jest nawet mobilny, przez co można szybko zmieniać pozycję. Jak można zauważyć. No ten smasher się w ogóle nie popisuje. No, on tutaj każdego powinien już zabić. Ale dobra, nie będę nic mówił, bo jeszcze dostanę. Karma wróci, coś. Tak, ma 220 alfy na apeku oczywiście. I ma 226 przybicia na apeku oczywiście. Pancerza nie ma. Od przodu można z hejka chyba przebić, z tego co pamiętam. Okej. Okay. Tak można grać tym czołgiem oczywiście, chociaż nie polecam. No ty frajerze. Też to chore. No gdzie uciekasz teraz? No chodź. Taki cwany byłeś. No, ciężkie przegrywają. Wow. Jak smasher tam został. Niesamowite. Jej. Super. Cieszę się, że na mnie wyjechałeś. Też 400. Nie wierzę. Przegramy to. Czemu oni pula mają? Ty. No powaliło wam się coś chyba. O, wow, jeszcze się blokuj, tak, blokuj się, o piksel, dobrze. O. Aha, dobra. Wow, pierwszy strzał chyba w tej bitwie, super. Ciekawe, czy się włączy, jak podjedzie pod niego. Wow, drugi strzał w tej bitwie, sztos. No i drugi T29 cię dobije. Nie, dobra. Telefon mu się rozładował, tak o. O! Niesamowite! Obudził się. Ciekawe, czy to ugra. Zastanówmy się. Niesamowite umiejętności drive mistrza normalnie. Co chłop robi? No nie. Ja. O, nawet szybko załadowało drugą bitewkę. Ładnie. O, też mają Steira WT. Idę się przywitać. Oho, mamy K2. Oni mają K2? Nie. BCE. Jasne, pojadę na B, C, E. Dobrze, K2, tak jest. Gramy sobie w... Tylko myszko gramy, no. No i dobra, tak możemy grać. Tak, czołg ładuje 12,6 sekund. Cały magazyn, to jest nawet spoko. Pomiędzy pociskami ma 2,5 sekundy. 2,5 sekundy, tak, teraz lepiej. Z HK nie zadaje jakoś więcej niż z APK. Także, oczywiście czasem się przyda, nie? Wow. Raz. Maksymalna, dobrze. Dwa. O, ma dobre przebicie na hajku ten czołg. Trzy. No niewiele więcej zadaje, no. Nie masz z czym się kłócić w ogóle. Jedyne co to przeładowanie jest takie długie. Bo czołg jest nawet bardzo dobry, no. Jak na moje. Bokiem ma większe opuszczenie niż przodem. No to tak jak na grillu w sumie. W paru innych czołgach też tak jest. Bardzo celny. 0,326 rozrzutu na 100 metrów i 2,9 czasu celowania. Jak najbardziej w porządku czołg, polecam, był do wygrania za darmo, także nie wiem, czy będzie w sklepie kiedyś, ale to jest złoty czołg, więc raczej tak. I co mogę powiedzieć, no dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcineczkach. Bye.